Witamy wszystkich hodowców. Dziś portal Supergołąb odwiedza hodowlę kolegi Józefa Grega z oddziału Kalisz. Przybyliśmy tutaj do kolegi Józefa, ponieważ no tak dla niego może nie do końca to takie satysfakcjonujące. Kolega Józef tutaj planuje zlikwidować całą hodowlę swoją, a na pewno ją mocno zmniejszyć tutaj z powodów zdrowotnych, jak również z powodów tego, że opuścił go syn, który mu tutaj pomagał. Kolega Józef bardzo tutaj tymi gołębiami żyje dalej. Pokażemy zaraz, ile tutaj tych gołębi ma, ile gołębników. Panie Józefie, jesteśmy, że tak powiem, na tle, jak pan powiedział, pierwszego gołębnika, od którego się to wszystko zaczęło. Przede wszystkim witam wszystkich hodowców i hodowczynie gołębi pocztowych. I tak, to jest mój pierwszy gołębnik, od którego zaczęła się moja przygoda z gołębiami. Powstał on w 2001 roku, ten gołębnik. Nie? I tutaj w tym gołębniku na tą chwilę przebywają oryginalne gołębie i po oryginalnych gołębiach od mojej ciotki Gregowej gołąbki. Mhm. Czyli tak powiedzmy, bo tych gołębników pokażemy kilka jest i w każdym gołębniku są inne gołębie od innych hodowców. Ma pan to tak podzielone, tak? Powiedzmy też, że te gołębie nie będą sprzedane na portalu, nie będzie bezpośrednio aukcji, tylko hodowcy, którzy będą zainteresowani tymi gołębiami, będą dzwonić do pana, pan będzie wysyłał tam z SMS-em czy MMS-em rodowody, na przykład zdjęcie jakiejś gołąbka i czy hodowcy będą chcieli sobie do pana zajechać. Podamy później numer telefonu, pokażemy sporo tych gołębi ma pan uszykowanych. Także tutaj jesteśmy na tle pierwszego gołębnika. Może nam pan opowiadać, jak dalej to wszystko trwało u pana? Dalej powstał ten gołębnik drugi, w którym przebywają gołębie dwuletnie. Jest ich tam kilka sztuk, które były lotowane. Natomiast trzeci gołębnik, tak jak mówię, to są w tej chwili są samice rozpłodowe i gołębie młode przelotowane. Jest tych gołębi około 35. Tutaj w tym gołębniku? Tak, w tym gołębniku, tak. Następny gołębnik to są gołębie z tego roku, które są przeznaczone wszystkie do sprzedaży. Mhm. Tutaj pokażemy je. Gołębie już spierzone w zupełności. Tak, wypierzone wszystkie ptaki. Nie? One tutaj są co, zaszczepione czy tak, coś? Tak, wszystko. Wszystkie gołębie są zaszczepione dwa razy szczepionką od pana Palarskiego, Dominika. Aha. Tak samo te gołębie też są do sprzedaży, to też są gołębie z tego roku, nie? 2022. No musimy powiedzieć, że prawie wszystko jest do sprzedaży, prawie nie? Wszystko do sprzedaży, łącznie z gołębnikami. Teraz w następnym gołębniku są tylko i wyłącznie gołębie oryginalne od pana Henryka Szonszora. Aha. Ile tych gołąbków jest od pana Henryka Szonszora? Od pana Henryka Szonszora jest 14 par oryginalnych. Mhm. Natomiast w tym gołębniku przebywają tylko i wyłącznie gołębie z oryginalnych gołębi Jansena. A gdzie to były nabyte te gołębie? Te gołębie mój znajomy zakupił całą hodowlę w Belgii i to były gołębie z rocznika tam 2005-2006 do 2008 i to są wszystko dzieci z tych gołębi, ja nabyłem od niego i w tym występuje oryginalny gołąb jeszcze od braci Jansen. Jeszcze tutaj u pana na gołębniku jest? Znaczy nie, już go nie ma. Aha. Mam jego, na tą chwilę mam jego 6 synów. Mhm. Także tak jak mówiliśmy, te gołębie są podzielone wszystkie tutaj? Tutaj są rozłożone część samic rozpłodowych, jest, które też są do sprzedaży. Nie? Przejdziemy teraz z tyłu tam na kolejne gołębniki. Hodowcy sobie mogą zobaczyć. Tutaj pierwszy ten gołębnik. Pierwszy gołębnik to są też gołębie z oryginalnych gołębi od mojej ciotki Gregowej ze Snowidzy, która no, rewelacyjnie leciała. Po drugie, ja jak lądowałem w latach
2002, 2003, 2004, to też one mi wracały po 20-30 gołębi naraz. Siadało, nie? Z tych właśnie gołębi, nie? Mhm. I tu występuje Jansen, Stichelbaut i słynny Sion. Nie, to są takie krzyżówki tych ptaków. Jansen, Stichelbaut, tak, i Siony. Sion, tak. Natomiast tutaj jest gołębnik rozpłodowy i tu przebywają tylko i wyłącznie gołębie z hodowli pana biskupa Józefa z oddziału Zawadzkie 0268. I te gołębie też są wszystkie do... Także możemy zobaczyć sobie tutaj te gołąbki. I tutaj też są jeszcze młode, które nie są oddzielone nawet do tych oryginalnych starych gołębi, nie? Mhm. A tutaj jest taki ostatni gołębnik, gdzie jest dużo szpaków, widzę. Ostatni gołębnik to są gołębie Bogono z Pałka. Aha, czyli od pana Tadeusza Pałki i od... Tadeusza i pana Bogonosa. Bogonosa, tak. Tutaj występuje... One są na bazie tej słynnej 1360 i tego generała, nie? Aha. I małego Toma. Aha, czyli to jest tak jakby z trzech tych gołębi. Tak, 1360, tak, generał, tak, i mały Tom. Tak. A z 1360 jeszcze do tej chwili mam wnuczkę o numerze 7239. Mhm. Jeszcze jest kilka, jest jeszcze jeden oryginalny samczyk z 2017 roku też. Gołębiach, ale resztę to są wszystko dzieci po tych gołębiach, nie? I oryginalne deklaki jeszcze są, nie? Które też tam u pana Mieczysława super się sprawdzały i na przykład ten niebieski, co tutaj wyszedł, to jest wnuk małego Toma. Na tej, o, z tymi dwoma żółtymi kontrolkami. I po nim też są młode. Natomiast ten płowy, to jest późny młody, to jest z linii Karola Paszka 808. Ale też nabyte od pana Mieczysława Bogonosa. Rozumiem. Czyli tutaj tych gołąbków trochę do tej sprzedaży będzie. Jest, jest. My zaraz się przeniesiemy tam do pomieszczenia garażowego, gdzie te gołębie w większej ilości są tam. Rodowody będzie pan po kolei omawiał, tak, te gołębie. Podamy numer telefonu. I co, chętnych będziemy tutaj prosili albo o kontakt, albo o przyjazd. Najlepiej kontakt. Przyjechać. Najlepiej przyjechać, można sobie tutaj wybrać, no trzeba jakoś tutaj tych gołąbków się w jakiś sposób, że tak powiem, brzydki pozbyć, tak? Ponieważ no jak już tutaj pan Józef... To są naprawdę gołębie z superowym pochodzeniem i sprawdzające się w lotach pod każdym względem, nie? No tak jak pan tutaj wcześniej wspomniał, no są hodowcy, którzy od pana corocznie zakupują te gołębie i wyniki robią i zadowoleni też są z tych gołębi, nie będę, tak? Nie będę wymieniał nazwisk, może sobie oni nie życzą, ale no naprawdę nie miałem takiego telefonu jeszcze, który by mi ktoś zarzucił, że gołębie się nie sprawdzają, nie? Mhm. Także widzicie, hodowcy, jak to wszystko wygląda, czyli nie będzie żaden gołąb wystawiony na portalu. Wszystkie gołębie będzie można nabyć bezpośrednio u pana Józefa w domu. My zaraz podamy numer telefonu. Teraz przenosimy się tam do garażu i będziemy kilka gołębi pokazywać i omawiać. I teraz jesteśmy tutaj już w środku. Tu pan Józef ma poszykowane te gołębie w klatkach. Będziemy tutaj je pokazywać. Są rodowody i tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jakiś ktoś jak będzie zainteresowany, to prosimy. Pamięta pan, panie Józefie, numer na pamięć do siebie? To jest, już podaję numer. Numer jest 725 620 102. Tak, 725 620 102. 102. I hodowcy, prosimy tutaj o kontakt z panem Józefem, a teraz zapraszamy, tu pan Józef będzie nam pokazywał te gołąbki swoje. Pierwszy gołąbek. Prezentuję gołąbka o numerze 3874. Z 19 roku, z 19 roku. To jest gołąbek z rozpłodu, on nie był u mnie lotowany, a pochodzi z gołąbków 9817 z rodziny tego słynnego Wallona pana biskupa. To jest jego wnuk, ten gołąbek. To jest jego wnuk. Tak wygląda jego skrzydło.
Teraz następny gołąbek to będzie jego syn. To jest jego syn. Tego, co wcześniej prezentowałem. Tak, tego, co wcześniej prezentowałem, o numerze 10332 z 2020 roku. I też nie lotowany. Też, ten też jest w rozpłodzie, nie był lotowany. I ten gołąbek, do niego była dołożona też samica z, też z tego słynnego 98-17 i na dole występuje jeszcze wnuczka Hurrikana 51 Putman Prange. O, ja będę może tak pokazywał te rodowody szybciej. Pan sobie będzie szykował gołębie kolejne. Także tak wygląda ten rodowód tego gołąbka. Następnym gołąbkiem jest to gołąbek dalekodystansowy z 2013 roku. To jest gołąbek, który dał wiele super ptaków. Nie, on u mnie przebywał w rozpłodzie. I pochodzi z gołębi z jednej i z drugiej strony Van de Wegen. I jego ojciec miał 3 razy pierwszy konkurs z Ostendy. Mhm. Tutaj możemy spojrzeć na... O numerze 3900. Szukam rodowodu. I ten gołąbek pochodzi z bratanka Fineke, z ojca, a matka Prange Kochman. Z jednej strony, a z drugiej strony jest oryginalny Eros Carboni i na dole jest oryginał Marcel Arbrecht. Teraz pokażemy rodowód, teraz pokaże pan gołąbka. To jest również samczyk, tak? Tak, to jest samczyk. Mimo tego, że on jest z 13 roku, ale ten gołąbek jest 100%, on jest płodny, bez żadnych problemów. Nie, ten jest z 19, tak? Tak, ten jest z 19 roku, pomyliło mi się z tym z tamtym poprzednim. Tak, z 19 roku to jest. 3900. Dokładnie, o. Ja pokażę sobie tutaj, zrobimy dowód. ...2020 roku, też z rozpłodu, o numerze 10362. Mhm. I ten gołąbek to jest ojciec tego gołębia, to jest gołębi Leo Horemansa, natomiast matka jest z takiego słynnego gołębia od pana Henryka Szonszora z jego wnuczki 2419. A ten 2419 był najlepszym gołębiem lotowym Polski Północnej w 2006-2007 roku. Tym gołąbkiem jest gołąbek z 19 roku o numerze 3828. Jest to gołąbek lotowany. Jest to samczyk. Pokażemy jego rodowód tutaj. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z 2014 roku o numerze 7426. Ten gołąbek pochodzi z gołębi Herbotsa z jednej strony, a z drugiej strony matka pochodzi z gołębi Stenbergena i wywodzą się z hodowli Henryka Szonszora. Samczyk, tak? Samczyk. O. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z 2019 roku. Jest to samczyk o numerze 3861. To jest gołąbek, który był u mnie lotowany. Pokażemy tutaj jego rodowód. Następnym gołąbkiem jest gołąbek z rozpłodu
z 2014 roku o numerze 1440 i pochodzi z gołębi drapy z linii z jednej strony Ronaldo, a z drugiej strony też drapa, ale wnuczka Maja, z wnuczki Mai. Mhm. Pokażemy teraz rodowód tego gołąbka. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z tego roku, natomiast posiada obrączkę z roku 2021. Jest o numerze 7094. Tutaj pokażę. Rodowód. Ojca. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z 2019 roku. Jest to gołąb polotowany u mnie o numerze 3814. Ach, co to się tak... Tutaj jest rodowód jego. Rodziców rodowody. Tak, 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 tak. I tu jest matka Stembergen. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 3867. Jest to gołąbek lotowany u mnie z 2019 roku. Tutaj pokażemy rodowód. Rodowód rodziców. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek już wiekowy z 2012 roku o numerze 4794. Jest to gołąbek z rozpłodu. I ten gołąbek pochodzi z gołębi, z linii gołębi drapy, z jednej strony Ronaldo, a z drugiej strony występuje Van de Pasch z linii olimpijskiej samica. Tutaj zobaczymy sobie. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z 2016 roku o numerze 4305. Jest to gołąbek z tego z hodowli pana biskupa, z tego słynnego 9817. Jest to jego wnuk. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze rodowód. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek już z tego 2022 roku. Teraz będziemy wszystkie z 2022 pokazywać. Wszystkie gołąbki z 2022 roku. Jest to gołąbek o numerze 18174. I pochodzi z gołąbków. To jest ojciec. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 9737. Mhm. Rodowód. Następnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 9733. Ten gołąbek ma ostatnie piórko. Rodowód. To jest ojciec. A tutaj mamy
Kolejny gołąbek 18124, też z roku 2022. Rodowód. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 15881. Rodowód. I po prostu matkę tego gołębia sprzedałem, a nie zrobiłem ksera rodowodu. Następny gołąbek o numerze 18172. Rodowód. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 18172. Rodowód. Kolejny gołąbek też jest 2022 rok o numerze 12997. Też gołąbek całkowicie wypierzony. Rodowód. Pierwsza jest samica, matka. Tak. Kolejny gołąbek 18125. Rodowód. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 18108 i pochodzi z gołębi bindacza. Tutaj. Potomek gołębi bindacza. Pokażemy rodowód. Tu jest ojca rodowód. Tak. A tu są rodzice, czyli dziadkowie tego gołębia. Hansa Bindacza. To jest babka ze strony ojca. Tu jest matka tego młodego i jej rodzice. Kolejny gołąbek, też z gołębi bindacza, o numerze 18133. Rodowód. Kolejny gołąbek, 18109, z gołębi bindacza. Rodowód. To jest ojciec znowu. 108 i 109 to było rodzeństwo, nie? Tak. I tu są rodzice ojca. Bo to widać pokserowane, ale
to jest numer, to jest matka. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek z linii Hurikana 51 o numerze 18110. Rodowód. Kolejny gołąbek o numerze 14377. Jest to gołąbek z gołąbków Jansen razy de Klag. Po prostu do tego gołąbka nie jest jeszcze wystawiony rodowód. Kolejny 18931. Jest to też gołąbek z linii Hurikana z jednej i z drugiej strony. Rodowód jeszcze nie został wypisany. Kolejny gołąbek o numerze 12988. To jest gołąbek, który pochodzi z linii Hurikana razy Jansen Foss. Też ma jedno piórko do wyrzucenia. Kolejny gołąbek o numerze 18134. Jest to gołąbek z linii de Klag razy Hurikan. Osiemnaście sto pięćdziesiąt trzy. Jest to gołąbek z gołębi Trzecha o nazwisku Ridr, który bardzo dobrze wypadł na olimpiadzie w Poznaniu w 2020 roku. W 2011 roku w Poznaniu, a z drugiej strony jest dodany gołąb z gołębi Putmana z linii Dochmena. Kolejny gołąbek jest o numerze 13 tysięcy i pochodzi z gołębi Heremansa razy Małe Tom od Pana Bogonosa i Pałki. Kolejny gołąbek o numerze 11072 i pochodzi z oryginalnej gołębi Szelensa. Z oryginalnej gołębi Szelensa nabytych od pana Korzępy z Oleśnicy, który zlikwidował hodowlę. Kolejny gołąbek o numerze 12995. I ten gołąbek pochodzi, to jest 100% Jansen, Bange 335 razy samica 100% Jansen od braci Bawerdamów. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 18924 i pochodzi ten gołąbek z czystych Jansenów z linii Bange z jednej strony ojca, natomiast strona matki jest gołębi Fabra, Gladiator, Figo i Tyson. Kolejny gołąbek 18123. I to jest to samiczka i pochodzi z jednej i z drugiej strony z Szelensów od gołębi pana Korzępy z Oleśnicy. Kolejny gołąbek o numerze 18116 i pochodzi z gołębi Flora Verworta i Kochmana ojciec, natomiast matka pochodzi z gołębi Dicka van Dicka i też Flora Verworta. Kolejny gołąbek o numerze 11096
też pochodzi z gołębi z Jansena, z linii Bange oraz gołębi Fabrów. Kolejny gołąbek o numerze 12994 i pochodzi z gołębi Jansen razy de Klak. Kolejny gołąbek o numerze 11097. Jest to gołąbek z linii pana Bogonosa i Pałki, mały Tom razy wnuczka, czy tam prawnuczka 1360 o numerze 7239. Gołąbek o numerze 11067 też pochodzi z gołębi Szalensa od pana Korzępy z Oleśnicy. Jest to gołąbek z linii 100% Jansen. Okay. Kolejny gołąbek z gołębi pana Bogonosa i Pałki o numerze 1384. Pochodzi z gołębi z ojca o numerze syna ojca, który miał numer 10255 i samicy 7239, która jest wnuczką 1360 pana Pałki i Bogonosa. Jest to samczyk. Tutaj mamy rodowód dziadka. A tutaj już jest matka. Kolejny gołąbek o numerze 10823. Jest to gołąbek półbrat do tego pierwszego gołębia, którego żeśmy pokazywali. Do tego szpaka. Do tego szpaka. Kolejny gołąbek 10845, też z gołębi pana Bogonosa i Pałki. I z jednej strony jest samica, to jest z linii tej białej damy. Natomiast ojciec to jest deklak o numerze 10247 z 14 roku. Rodowód ojca mamy, matki nie mamy. Matki nie mamy rodowodu. Pokażemy rodowód ojca. I ostatni gołąbek o numerze 9730 też pochodzi z gołębi pana Bogonosa i Pałki, z gołębi samiec jest szpak o numerze z 18 roku 5048, rodowód jest z ojca, natomiast samica szpak o numerze 8958, to jest z 17 roku. Panie Józefie, i teraz tak, pokazaliśmy chyba ze 30 gołębi, może i więcej. Jest ich tutaj, no wiadomo, wszystkich się nie da rady pokazać. Jest ich, tak jak pokazaliśmy na początku filmiku, dużo więcej w tych gołębnikach. Jeżeli ktoś by był zainteresowany tymi gołąbkami, także można śmiało do pana dzwonić pod numer 725 620 102. Taki jest numer kontaktowy tutaj do pana Józefa.
i tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod tym numerem. Można tutaj się umówić z panem Józefem, przyjechać sobie, obejrzeć te gołębie. Tutaj wszelkich informacji na miejscu tutaj zasięgnąć. To wszystko, dziękujemy. Także pozdrawiamy i dobry lot.